Puchar Czterech Torów jest niewątpliwie wielką imprezą promującą gminę Wodzisław. Jaki jest tutaj wkład gminy w organizację tej imprezy? Więc jeżeli chodzi o imprezę, to co roku, jak również i w tym roku, zakupujemy puchary dla zwycięzców wszystkich klas. Poza tym dokonujemy tutaj pomocy dla zarządu klubu w przygotowaniu toru, jak również w zabezpieczeniu zawodów. Chcę powiedzieć, że oprócz nas również i pomaga nam Urząd Miejski Jędrzejów. Także generalnie poza tym, że robimy czy przygotowujemy nagrody, to jeszcze oprócz tego ten nasz wkład jest w postaci przygotowania częściowego, przygotowania toru i okolic toru, bo to też jest ważne. Panie wójcie, wielkie kontrowersje tutaj dotyczą przyszłości tego toru. Jakie plany tak gmina Wodzisław zamierza powziąć w celu utrzymania tego terenu? Znaczy, sytuacja nie jest jeszcze przesądzona. No nie jest tajemnicą, że jest to złoże, udokumentowane złoże piasku, który, no jeżeli chodzi o jego skład fizyczny, to nadaje się na podłoże pod budowę dróg. Niemniej jednak te pokłady są zbyt małe i obawiamy się, że nie będzie chętnej firmy, która się podejmie wydobycia tego piasku z tak małego obszaru. A czy ten właśnie piasek jest warty tego, żeby po prostu tak powziąć tą gminę, promocję gminy Wodzisław w celu osiągnięcia tego piasku? Nie, ja myślę, że to niczemu nie przeszkadza, bo wydobycie piasku tu z tego terenu, to jest kwestia, no ja wiem, najwyżej miesiąca czasu, bo tak to nie są duże pokłady i później na tym, powiedzmy sobie, wybranym piasku można z powodzeniem tak samo zrobić tor, także to nie jest przesądzone, że ten tor to zniknie, bo praktycznie może funkcjonować po wybraniu piasku. Czego możemy życzyć dzisiaj uczestnikom tej imprezy? No myślę, że wspaniałej pogody, szlachetnej rywalizacji i żeby zwyciężyli najlepsi. Dziękujemy.